dramatycznych losów oficerów polskiej marynarki wojennej warto zwrócić uwagę na przypadek komandora Bogusława Krawczyka, dowódcy okrętu podwodnego Wilk, który był jednym z lepszych oficerów polskiej marynarki wojennej, a jednak nie do końca był rozumiany przez swoich zwierzchników. Ani on nie rozumiał admiralicji, ani admiralicja nie rozumiała jego. Niesnaski narastały z miesiąca na miesiąc. W końcu nadeszła decyzja zdjęcia Bogusława Krawczyka z okrętu, co w konsekwencji zakończyło się samobójstwem komandora Krawczyka.